Cześć kochani, dzisiaj się uczyta książkę dziennie. Książka Oprah Winfrey, What I Knew For Sure. Książka, która jest też, znaczy cała już w języku angielskim, jest czytana też przez Oprah, więc fajnie się ją naprawdę słucha. Jeżeli chodzi o Oprah, no to znam ją już od lat i bardzo lubię i śledzę jej pracę. Głównie używałam kiedyś fajnej aplikacji do medytacji, gdzie ona z Deepakiem Chopra właśnie prowadziła codzienne medytacje przez 30 dni. Kolejna z rzeczy, no to często czytam książki przez nią polecone. Show nie oglądałam, ale oglądam i lubię też bardzo sposób, w jaki na przykład omawiała książkę Eckhart Tolle. Jakby taki background, dlaczego lubię Oprah. I jeżeli chodzi o książkę, no po książce powiem szczerze, że spodziewałam się troszkę więcej, ale to jest jakby moja kwestia, nie kwestia za bardzo książki. Jest to książka, w której Oprah opowiada troszkę o swoich pewnych kilku sytuacjach w życiu, co zrozumiała. Ja bardzo lubię też Oprah za to, że co chwilkę, czy to w trakcie właśnie wywiadów, czy w trakcie też książki, mówi o tych swoich aha momentach, czyli takich momentach, w których ona uświadamia sobie pewne rzeczy i swoje zachowania, które miała, i przecież, że nie muszą one być takie. Książka właśnie składa się z takich różnych momentów u Oprah. Czy będę ją czytać kolejny raz, słuchać? No na ten czas nie, bo są jeszcze dwie jej książki, które chcę przesłuchać. Ale czy ją polecę? Myślę, że tak. Ciekawie się to słucha i daje sporo do myślenia, tak, to pewne. No, oczekiwania miałam troszeczkę większe. W każdym razie, What I Knew For Sure, książka Oprah Winfrey. I tak, w tym całym wyzwaniu polecam książki, codziennie słucham jedną książkę, nieraz jak są krótkie, to nawet więcej jak jedną. Albo jak nie mam za bardzo nastroju, to z dnia wcześniejszego polecam książkę, przyznam się, tak jest. Słucham ich wszystkich, je wszystkie na Storytel. Jest to taka aplikacja, w której jak chcesz, możesz się też zarejestrować. Pierwsze 30 dni, jak się zarejestrujesz z mojego linku, jest za darmo. Czyli storytel.pl/AS od moich inicjałów. Później po tym okresie, po tych 30 dniach, 29,90 tyle kosztuje abonament tej aplikacji, a dostęp jest do wielu e-booków i audiobooków z całego świata. Ja właśnie w języku polskim, w języku angielskim je słucham, no i bardzo sobie chwalę, bo już moja półka nie przepełnia się tak bardzo książkami, a czytam ich dalej dużo i rozwijam swoją głowę. Także tyle na dzisiaj. Oprah Winfrey, What I Knew For Sure. Dobrego dnia, pa!